Park Pigassa na warszawskiej Białołęce. Na terenie parku znajduje się od kilku lat malutka kameralna tężnia. W tej chwili tężnia już nie jest czynna. Na okres późno-jesienno-zimowy została zamknięta. Szkoda, bo jeszcze jest temperatura powyżej zera. To jest regulamin korzystania z tężni solankowej. Fajny obiekt, ale krótkoczynny. A tu jest kamień stanowiący miejsce pamięci Żydów, więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej w pobliskim piekiełku. Park znajduje się niedaleko Wisły i ja w tej chwili idę do nasypu wału, który chronił przed zalaniem. Idę na wierzchołek tego wału przeciwpowodziowego.
znajduje się tu piękna, utwardzona ścieżka rowerowo-piesza. Prowadzi aż do Jabłonnej i dalej do nowego dworu Modlina. Wracam do parku. Obok parku znajduje się boisko piłkarskie, na którym w tej chwili odbywają się chyba jakieś zawody. Są urządzenia wzmacniające, głośna muzyka, skowyt. Chyba nie o to chodzi w parku. W parku powinna być cisza. No, ale jest jak jest. Zazwyczaj nie ma tu takiej muzyki. Jest cisza. Jest to dobre miejsce do odpoczynku dla dorosłych i dla dzieci, bo również są tutaj takie plenerowe siłownie oraz place zabaw dla dzieci. Ziemia tutaj jest poryta jak wszędzie na Białęce, bo w tych miejscach często lubią ryć ziemię dziki przybywające nad Wisły. A tu przed nami widoczne place rekreacyjne, place zabaw dla dzieci. Fajne obiekty. Na terenie boiska piłkarskiego odbywają się jakieś zawody. Nawet nie pytam jakie, bo guzik mnie to interesuje, ale ta muzyka jest zupełnie niepotrzebna, nikomu w niczym nie pomaga. Zawody trwają. Gościu ryje, ile ma sił tylko w gardle. Coś strasznego. Tu w parku rosną gigantyczne topole. Prawdziwe giganty. I jest ich sporo. Tam dalej przede mną znowu widzę bardzo grube, wysokie topole. Wspomniane zgrupowanie gigantycznych topoli. Plenerowa siłownia. Raczej dla dorosłych. Piękne miejsce do rekreacji, tylko ta wściekła, głośna muzyka. Po co to komu? Jeszcze raz tężnia. Niewielka, fajna, szkoda, że już nieczynna. W parku jest sporo ławeczek, obok nich zazwyczaj stoją kosze na śmieci. Generalnie jest czysto i przyjemnie, powtarzam, do znudzenia, gdyby nie ta wściekła muzyka dzisiaj. Komu to jest potrzebne w parku? W parku powinna być cisza. Jest tu pełno takich krótkich, fajnych, czystych alejek. Można spacerować, odpoczywać. Są nawet stoły piknikowe. Podejdę do tych stołów.
Obok nich jest w miarę czysto. Można przyjść, spożyć posiłek, maszerować dalej. Obok stołów znajdują się dwie tablice informacyjne o Pablo Picasso. Dobry pomysł. A tu kobiety Pabla Picassa. Tuż obok parku Picasso jest drugi teren rekreacyjny, ogólnodostępny, nie posiadający, jak sądzę, żadnej nazwy. A po prostu wielka, olbrzymia polana, też obok wału przeciwpowodziowego, porośnięta trawą i drzewami. Na spacer jak najbardziej nadaje się. Zresztą chodzą tutaj ludzie także z psami. Idę i ja. Już bez psa. Niestety. Są i połamane drzewa. W tej chwili wiatr mocno wieje. Można powiedzieć, że nawet duje. No ale w prognozach było to przewidziane. Wczoraj i dzisiaj mają być silne wiatry. Pięknie zamała się ta topola. Pięknie. Trzeba uważać. Kolejne zgrupowanie bardzo grubych i wysokich topoli. W górze słychać tylko szum liści. Jest dzisiaj dość silny wiatr. A tu takie zrobione są doraźne
ławeczki takich grubych pni pociętych i kolejne gigantyczne topole. Prawdziwe giganty te topole.